Po ostatnim przegranym meczu z MKS Korsze, gdzie nasi piłkarze zaprezentowali fatalną postawę na boisku, mało kto z kibiców ostruckiego Sokoła wierzył, że w meczu z Orłem Kolno podopieczni Czesława Żukowskiego zaprezentują w końcu dobrą formę i zaczną zdobywać bramki. Rywal z 10. kolejki przed tym spotkaniem zajmował ostatnie miejsce w tabeli i przegrał 9 dotychczasowych spotkań. Już ta statystyka powinna podziałać mobilizująco na piłkarzy Sokoła. Drużyna z Ostródy do meczu przystąpiła bez kontuzjowanego Bartosza Wojtaszewskiego, a z powodu żółtych kartek w meczu nie wystąpił Maciej Szostek. Słaba postawa ostruckich piłkarzy w ostatnich meczach odbiła się na frekwencji. Na trybunach podczas tego spotkania zasiadło zaledwie 300 widzów. Od początku meczu Sokół raził swoją nieskutecznością. Piłkarze stwarzali sobie dogodne pozycje do zdobycia bramki i nawet ich dobra gra na tle drużyny z Kolna nie przyniosła upragnionego gola w pierwszej części spotkania. Sędzia spotkania jeszcze w pierwszych 45 minutach mógł podyktować rzut karny, gdyż w polu karnym faulowany był Marek Śnieżawski. W drugiej połowie coraz lepiej prezentowała się drużyna gości, a w poczynania podopiecznych Czesława Żukowskiego wkradła się nerwowość. W 60. minucie spotkania na boisko wszedł Tomasz Śnieżawski i Krystian Mazik, którzy na murawie zastąpili Marka Śnieżawskiego i Karola Narojczyka. Piłkarze Sokoła dwoili się i troili, by pokonać golkipera gości, ale ten tego dnia był w bardzo dobrej dyspozycji. Minuty mijały, a Sokół nie mógł strzelić bramki ostatniej drużynie w tabeli. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się bezbramkowym remisem, w doliczonym czasie gry w 93. minucie po składnej akcji Tomasz Śnieżawski pięknym strzałem pokonał bramkarza gości, dając zwycięstwo Sokołowi w ostatniej minucie spotkania. Piłkarze Sokoła po raz kolejny w tym sezonie zapewnili swoim kibicom prawdziwy horror. Dzięki tej wygranej zespół prowadzony przez Czesława Żukowskiego zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Piłkarze z Ostródy mają na swoim koncie 5 zwycięstw i tyle samo porażek. W 11. kolejce spotkań już 6 października na wyjeździe zmierzą się z Płomieniem Ełk. Sobotni rywal zajmuje 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Jeśli Sokół wygra, zrówna się ilością oczek w tabeli z Ełczanami.